Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Kwas triokso nazywany również kwasem tiosiarkowym 6, różni się od kwasu siarkowego 6, tym, że zamiast jednego atomu tlenu ma anion siarki. Kwas tiosiarkowy 6 jest substancją bardzo nietrwałą, trwale są natomiast jego sole. Tiosiarczany 6. Tiosiarczany 6 otrzymuje się w wyniku ogrzewania siarczanów 4 z siarką. Napisz równanie reakcji otrzymywania ciosiarczanu 6 sodu z siarczanu 4 sodu. No to mamy tutaj napisane, że tutaj jest to pod wpływem siarki, tak? No to też tak to sobie zapiszemy. Mamy ciosiarczan 6 sodu, czyli Na2SO3. Z siarczanu 6 sodu pod wpływem siarki otrzymujemy tiosiarczan 6. Czyli mamy Na2S2O3. No i patrzcie, mamy tutaj 2 Na, 2 Na, 1 druga siarka, 2 siarki, 3 tleny, 3 tleny, wszystko nam się zgadza. B. Przedstaw wzór elektronowy tiosiarczanu 6 sodu. No, i my tutaj mamy mm, wiązanie jonowe, więc tak to też musimy zapisać. Tutaj mamy metal, tą dwójeczkę wyrzucamy naprzód. Czyli mamy 2 Na plus. Tutaj tworzy nam się anion i mamy połączenie na siarkach. I wiązanie koordynacyjne do tlenu. Wiązanie koordynacyjne do tlenu. I tutaj mamy tak o. Hop. Czyli ta siarka ma 1, 2, 3, 4. Tutaj oddaję, tutaj oddaję. 5, 6, 7, 8. Pasuje. No i tutaj ją 2 minus C. Określenie tych wiązań chemicznych występujących w tiosiarczanie 6 sodu. No i tak, w cząsteczce występują dwa wiązania jonowe pomiędzy atomami sodu i tlenu. Cztery wiązania kowalencyjne spolaryzowane, których dwa to wiązania podwójne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. thank mm -hmm. you